Cześć. Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym vlogu opowiem wam trochę o pierwszych wykotach w mojej hodowli w 2019 roku. Zapraszam. Bardzo serdecznie pozdrawiam użytkownika Tomka Bala oraz Michała Dula. Wczoraj, to znaczy 19 lutego 2019 roku, tak w godzinach popołudniowych, okociły mi się dwie samice. Samica mieszańca oraz samica belgijskiego olbrzyma. Sprawdzanie gniazd zostawiłem sobie na dzisiaj, aczkolwiek u samicy belgijskiego olbrzyma musiałem delikatnie poprawić, ponieważ większość młodych leżała nieprzykryta, więc przez noc mogłyby nie przetrwać. Dlatego je przykryłem. Drzwiczki od ich komór zasłoniłem sobie tutaj oto takim kocem, żeby do środka nie zawiewało im zimne powietrze. Zaraz ściągnę ten koc i przejdę do sprawdzenia gniazd. Zacznę od gniazda samicy mieszańca. Wyciągnę sobie ją z klatki i zaraz się widzimy. Przełożyłem sobie samicę i natarłem też dłonie jej zapachem. Teraz powoli otworzę gniazdo i sprawdzę, ile jest młodych i czy nie ma żadnego martwego. Samica wsadziła puszkę do gniazda. Młode są ruchliwe. Jak widać też nakarmione, pulchniutkie. Jeden, drugi, trzeci, oj ten jest trochę mniejszy. Gdzie tu wracasz do gniazda? Poczekaj chwilę. 3, 4. Młode są bardzo ruchliwe. Zanim wyciągnąłem kolejnego z gniazda, to ten już poprzedni wchodził z powrotem. Ale udało mi się wyciągnąć wszystkie. Wyszło ich 6. W środku nie było żadnego martwego. Teraz przykryję je, żeby się zbytnio nie wychłodziły. Dam z powrotem samicę i wszystko na razie jest w porządku, tak jak być powinno. Jeszcze wspomnę, że obok gniazda ani nigdzie w klatce nie znalazłem żadnego martwego, który wyszedł z gniazda i umarł. Także bądźmy dobrej myśli. Samicę mieszańca umieściłem sobie z powrotem w klatce. Teraz wyciągnę samicę Boss i też sprawdzimy jej gniazdo. Tą samicą postąpiłem podobnie jak z poprzednią. Również sobie ją wyciągnąłem z klatki i natarłem jej zapachem dłoń. Jeszcze wspomnę, że jakby ktoś nie zauważył, to na dłoniach mam lateksowe rękawiczki. Tutaj ta samica, widzę, że przez noc trochę zrobiła ambarasu. Myślę, że młode nadal żyją. Wspomnę wam, że wczoraj było parę młodych tutaj leżało i parę młodych tutaj. I te parę, co było tutaj, przełożyłem do tych i poprzykrywałem, żeby mi nie przemarzły przez noc. A teraz widzę, że w tym rogu nie ma żadnych młodych królików. Pewnie są tutaj. Tak jak tu zrobiła taką kopkę. Myślę, że są. Zaraz sprawdzimy. To spróbuję to powoli rozgarnąć, żeby za bardzo nie niszczyć. Tutaj przełożę to futerko. A są, pod paśnikiem siedzą. Może ich nie być widać, ale zaraz tam poświecę. A w ogóle tu pod całym paśnikiem jest takie podłużne gniazdo. Alena robiła, ale chociaż mają ciepło. No to ja tutaj zrobię krótkie cięcie, rozgarnę to lepiej i zaraz wam pokażę. Tak to wygląda, ja tutaj troszkę poświecę. Jest sporo tych młodych. Widać, są ruchliwe. Też najedzone, pulchniutkie.
Ja je zaraz przeliczę, sprawdzę, czy nie ma żadnego martwego i się widzimy. Ta samica w gnieździe miała 9 młodych. Nie znalazłem żadnego martwego. Teraz je szybko z powrotem tam ułożę, ładnie przykryję. Ułożyłem młode z powrotem w gnieździe. Ładnie poprzykrywałem tą słomą, siankiem i tym puchem samicy. Jakby ktoś nie wiedział, to młode leżą dokładnie tutaj. Tak pod paśnikiem głęboko są ukryte w ściółce ze słomy. Dookoła gniazda nie znalazłem żadnego martwego młodego. Teraz przełożę z powrotem samicę, żeby się nie denerwowała. Także podsumowując, jestem bardzo zadowolony. Obie samice wykociły mi się zgodnie z terminem. Ta srebrna ma 6 młodych, a samica Boss ma 9. No zobaczymy, czy ta liczba młodych się utrzyma. Dzisiaj jest, kiedy to nagrywam, 20 lutego. Za parę dni znowu sprawdzę gniazdo i zobaczę. Także ja te samice nakarmię teraz, dam im też wody. No i przykryję tą klatkę, żeby tak im nie zawiewało zimne powietrze, bo jest około 0 stopni, więc jest chłodno. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku, link w opisie. Do zobaczenia, cześć!